Biblia mówi, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Uważam, że wcielenie jest wielką tajemnicą. Bóg Wszechmogący przyszedł w dniach ostatecznych i osobiście ujawnił tajemnicę wcielenia. Biblia jasno przepowiada, że Pan Jezus zstąpi z obłokami. Jeśli uważnie przeczytamy Biblię, bez trudu znajdziemy dowody. W wielu fragmentach Biblii znajdziemy proroctwo, że drugie nadejście Pana nastąpi poprzez wcielenie. Przez ten czas przeczytałem wiele słów Boga Wszechmogącego. Dlatego całym sercem wierzę, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który przybył powtórnie. To Bóg, który się ukazał. Jeśli Pan nadejdzie, z pewnością mi się objawi. Czy kiedy Bóg nadejdzie, będzie musiał się objawić wszystkim, którzy za Niego cierpieli? Jeśli nie będziesz szukać, Pan nigdy ci się nie objawi. Dzisiaj powinniśmy się zastanowić nad tym, czym naprawdę jest wcielenie. Wcielenie oznacza, że Bóg pojawia się w ciele i przychodzi, aby wykonywać swoje dzieło wśród ludzi, których stworzył pod postacią ciała. W wieku prawa Bóg posłużył się Mojżeszem, by dokonał jego dzieła. Czemu nie może posłużyć się człowiekiem, by dokonać dzieła osądzania w dniach ostatecznych? Istnieje różnica między działaniem Boga wcielonego, a działaniem ludzi, którymi Bóg się posługuje. Skoro potrafią dokonać dzieła zbawienia ludzkości, dlaczego tego jeszcze nie uczynili? Gdyby człowiek osądzał człowieka, czyż nie byłoby to jak uderzanie samego siebie w twarz? Jak mógłby mieć prawo osądzać kogoś, kto jest tak samo plugawy jak on? Pan Jezus nadejdzie znowu, by pochwycić nas do Królestwa Niebieskiego. Nie może stać się ciałem. Miej trochę szacunku dla faktów. Mówicie, że gdy Bóg nadejdzie w dniach ostatecznych, nie stanie się ciałem. Czy to my możemy o tym decydować? Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc powinno w naturalny sposób być wykonane przez Boga we własnej osobie, nie przez człowieka działającego w jego zastępstwie. Jeśli więc mierzymy Chrystusa wedle naszych koncepcji i wyobrażeń. Kolejny raz przybijemy Boga do krzyża, gniewając usposobienie Boga. Boże usposobienie jest nie tylko współczujące i kochające, ale też sprawiedliwe, pełne majestatu i gniewu. Kto obrazi Jego usposobienie, będzie ukarany. Jeśli odrzucacie prawdy wypowiedziane przez Jego usta, a także nienawidzicie faktu Jego istnienia pośród was, to jaki czeka was los?